Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w porannej rozmowie telewizji w Polsce.pl, najważniejszej rozmowie politycznej dnia. Drodzy Państwo, dzisiaj pytamy, a weekend dopiero się zaczyna, ale o tym grillowaniu politycznym, o grillowaniu politycznym Polski na arenie międzynarodowej, ale oczywiście sprawy wewnętrzne mają tutaj, wewnętrzne nasze Polski mają tutaj bardzo ważny wpływ na tę bardzo niebezpieczną tendencję, która rozpoczęła się w momencie, kiedy opozycja totalna zrozumiała, że przegrała wybory kolejne, te w 2015 i 2019 na własne życzenie. Wtedy zaczął się ten młyn z oskarżaniem Polski, atakowaniem Polski, w której uczestniczą politycy opozycji totalnej, kasty sędziowskiej i innych środowisk, ostatnio ekolodzy i tak dalej, i tak dalej. Zapytamy o to posła, pana posła Mosińskiego. Bardzo serdecznie witam posła Jana Mosińskiego. Kłaniam się nisko, panie redaktorze. Dzień dobry. Widzę, że ładne okoliczności przyrody. Chwila spokoju, ale w pracy pan jest. Dzień dobry. Panie pośle, pytanie, ale zacznę od czegoś innego, bo wydaje mi się, że ta sprawa może mieć wpływ na to, co wyprawiają politycy opozycji totalnej skupieni wokół Donalda Tuska. Najnowszy Super Express i sondaż, w którym pytano Polaków, czy Donald Tusk powinien zasiadać w Sejmie. I tutaj liczby, które no, tu naprawdę nie kłamią. Nie chcą, 52% respondentów nie chce Donalda Tuska w Sejmie, a 37% go oczekuje. Politycy i dziennikarze żartują dzisiaj od rana, że to mniej więcej tak samo jak Donald Tusk, który wyraził opinię o tym, że dla niego będzie to straszliwa udręka, kiedy znowu trafi do ławy sejmowe. A tak teoretycznie, no rozumiem, że powinno być, no bo skoro jest liderem największej partii opozycyjnej, to powinien startować w wyborach. Inni się śmieją, że to podobnie jak Donald Tusk, który generalnie idzie chyba w inną stronę, albo chciałby iść w inną stronę. Panie pośle, czy można połączyć te dwie rzeczy, tego, że Polacy coraz częściej mówią, że Donald Tusk dzieli, a nie łączy, z tym, co dzieje się na arenie międzynarodowej wokół Polski, a przede wszystkim w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej? Bez wątpienia Donald Tusk nigdy nie należał do polityków zapracowanych. Wystarczy prześledzić jego kalendarz, kiedy był premierem. Parę dni w Warszawie, reszta w Sopocie, w Gdańsku z kolegami. Karataniu w gałę. Donald Tusk trochę może nieopatrznie powiedział głośno to, co myśli o tym, aby być w polskiej polityce. Ta polityka polska go męczy. Liczył na to, że będzie przyjęty czołobitnie przez co najmniej 60% Polaków, a może i więcej, kiedy przyjechał do Polski na emeryturę, kawiorową emeryturę, bo przecież ma tej emerytury dość sporo. I w związku z tym no, czuje się rozgoryczony. Ale to dobrze, że się przyznał wreszcie do tego, że praca dla Polski go męczy. To w jakiś sposób koresponduje z tymi różnymi informacjami, które napływają z zachodniej części Europy, różnych mediów, a też i krajowych wypowiedzi polityków, że Donald Tusk przyjechał tutaj ze ściśle określoną rolą. Otóż jak pan redaktor był uprzejmy wspomnieć, od roku 2015 rozpoczął się atak na Polskę ze strony środowisk lewicowo-liberalnych. Do tego dołączają też Zieloni, tak aby Polskę w każdym przypadku chłostać za grzechy, które nie popełniliśmy, za wyszukiwanie jakichś pseudo-zarzutów, za powielanie fake newsów, które mają służyć środowiskom politycznym w Brukseli. Mam na myśli EPL i różne inne środowiska, fundacje, stowarzyszenia, żeby Polskę atakować. To też powoduje, że obserwujemy od już kilku lat, że Komisja Europejska przyznaje sobie sami kompetencje, których nie posiada zgodnie z prawem traktatowym. No ale cóż, coraz częściej również Polacy dostrzegają ten wyjątkowy dyskomfort, kiedy jesteśmy atakowani bez żadnych powodów. To oczywiście powinno skłonić Brukselę do tego, aby zreflektowała się. Bo tak dalej uprawiana polityka ze strony właśnie urzędników brukselskich, tego środowiska, które atakuje Polskę, w tym również nasze, w tym też uczestniczy oczywiście nasza opozycja totalna,
może spowodować, że będzie wzrastał odsetek ludzi nieprzychylnych Unii Europejskiej. To już, panie pośle, się dzieje. Kilka tygodni temu bodajże Rzeczpospolita pokazywała taki sondaż, w którym wzrost tych nastrojów antyunijnych był bardzo wyraźnie dostrzegany. Właśnie w każdym badaniu kolejnym to wychodzi. Mówię niestety, bo zawsze uważałem Europę za nasz dom i zawsze będę tak uważał. Nikt z nas zresztą łaski nam nie robił, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej. Zawsze byliśmy częścią tego dużego, jeszcze wtedy w moim przekonaniu w miarę zdrowego organizmu. Dobrze, tylko no przecież zastanawiam się nad tym, czy elity brukselskie zrozumiały lekcje Brexitu, czy nie zrozumiały, bo moim zdaniem nie zrozumieli kompletnie nic, a trzeba pamiętać, że do Brexitu dołożył się właśnie bardzo znacząco Donald Tusk i bardzo znacząco jego no de facto szefowa Angela Merkel. Jak słyszy pan to podkreślił, ja też chcę silnej Unii Europejskiej. Jestem w Europie, jestem mieszkańcem kontynentu. Kiedy Polska przyjmowała chrzest w roku 1966, wiele państw obecnej Unii Europejskiej nie było w ogóle na mapie ówczesnego świata. Stąd Polska, Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości chce silnej Unii Europejskiej, ale silnej różnorodnością, tak żeby szanować państwa członkowskie, ich tradycje, ich kulturę, nie zagrażać suwerenności. Natomiast to, co się dzieje właśnie od już wielu, wielu lat, idzie w kierunku odebrania jakiejś części tej suwerenności ze strony tych środowisk, które chciałyby dokonać zmiany rządu, przewrotu politycznego zapewne jakiegoś w Polsce, tylko po to, aby Polska była ponownie, jak za Donalda Tuska i pani premier Ewy Kopacz, państwem klientelistycznym. Za naszych rządów my się wzmacniamy w Unii Europejskiej. Gospodarczo jesteśmy coraz bardziej silni, pomimo tych wszystkich nieszczęść, które spotykają świat i Europę. To pokazuje, że wielu to się nie podoba naszym przeciwnikom, ale no demokracja polega na tym, że się wybiera swoje władze w państwach członkowskich. Natomiast ten dyskurs odnośnie oceny Unii Europejskiej, on trwa i Polacy też dość szczegółowo obserwują to, co się dzieje na linii, no powiedzmy w skrócie, Bruksela-Warszawa. Mm-hmm. Po pierwsze, Bruksela blokuje nam środki z KPO. Jestem przekonany, że te pieniądze powinny wpłynąć, bo takie są podstawy prawne. Nie patrzę na podstawy polityczne, bo one tutaj nie powinny w ogóle mieć miejsca. No ale cóż, widać jednak, że ta przewaga polityki, takiej brudnej polityki wobec Polski, powoduje, że te środki są w dalszym ciągu. No, bo mówi się, że najważniejszym, panie pośle, mówi się, że najważniejszym punktem KPO powinien być ten punkt, żeby zmienić władzę w Polsce. To taki ponury żart, ale no mimo wszystko występujący w przestrzeni publicznej. I powiem panu, panie pośle, szczerze, że jeżeli to już jest tak stawiane, a jest stawiane przez opozycję, Radosław Sikorski mówił w wywiadzie dosłownie chwilę temu, że pieniądze będą, jak tylko się zmieni rząd. Wcześniej mówił to, pewnie pan pamięta doskonale, Rafał Trzaskowski, że pieniądze są zamrożone, ale się je odmrozi, prawda, jak się w Warszawie rząd zmieni. No dobrze, tylko gdzie w tym wszystkim jest demokracja? Gdzie w tym wszystkim są jasne, równe zasady gry politycznej? I może to jest tak trochę, panie pośle, że Donaldowi Tuskowi chce się pracować w tej nowej kampanii wyborczej, która już trwa 2-3 dni w tygodniu, a potem znowu znika. Właśnie dlatego, że on wchodzi z takiego założenia, no dobrze, Polacy tych pieniędzy nie dostaną, będą niezadowoleni. Zbierzemy tę wielką targowicką, to targowickie towarzystwo do kupy i jakoś te wybory wygramy. No może takie jest to myślenie. No, jak pan zresztą wspomniał przed chwilą, Unia Europejska raczej nie wyciągnęła konsekwencji z Brexitu. Ja uważam, że to jest wielka strata dla wspólnoty, że nie ma w naszym gronie państw członkowskich Wielkiej Brytanii, że do tego przyczynił się szef ówczesnej Rady Europejskiej Donald Tusk. Nie potrafił prowadzić negocjacji, nie potrafił prowadzić rozmów, może nie miał czasu, nie wiem. Natomiast jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym zwrócić uwagę, mianowicie przemówienie pani Ursuli von der Leyen do Donalda Tuska na spotkaniu, kiedy zmieniano władzę szefa EPL-u, kiedy mówiła, że czekamy, jak wróci, że jako premier, tak tam takie były
przyjazny ukłon ze strony szefowej Komisji Europejskiej. To pokazuje, że Donald Tusk przyjechał do Polski w określonym celu i niestety, czy stety, ten cel mu ucieka. Jest rywalizacja poważna w samej Platformie Obywatelskiej pomiędzy nim a obozem Rafała Trzaskowskiego. Trzaskowski robi swoje kampusy, Donald Tusk robi swoje. Więc to pokazuje, że Platforma i Donald Tusk są zajęci samym sobą, sprawami politycznymi, a nie sprawami polskimi. Od czasu do czasu Donald Tusk wychynie z tego swojego bunkra, używając pewnej metafory, bunkra propagandy. Coś tam, jakiegoś fejka chlapnie, potem się chowa i obserwuje, jak reaguje opinia publiczna, jak ewentualnie reagują jego politycy, jego zastępy atakujące Prawo i Sprawiedliwość. To oczywiście jest niepotrzebne dla Polski. My chcemy współpracy z opozycją, która jednak niestety tę propozycję odrzuca na każdym kroku. Nie udało się z cukrem, nie udało się z gazem, nie udało się z rtęcią. Pytanie, co wymyśli Donald Tusk, żeby spowodować, nie wiem, jakąś jeszcze większą panikę wśród Polaków, bo przecież te działania, które obserwujemy, a które wspomniałem przed chwilą, pokazują, że to właśnie w tym kierunku to zmierza, żeby wywołać niepokój, wyprowadzić ludzi na ulicę. O tym mówił Donald Tusk w jednym ze swoich wystąpień na którymś tam speechu politycznym, że to jest też jakiś scenariusz odebrania na ulicy, prawda? Jak jeżeli tylko wybór, demokratyczny wybór Polaków będzie taki, który nie odpowiada. To ja panu już powiem, co szykuje opozycja, bo wnikliwie przeglądam opozycyjną prasę. Tam dzisiaj w radiowęźle Agory, może tak to powiem, na portalu radiowęzła Agory, mówi tam pewien, no taki doradca polityczny różnych opozycyjnych ugrupowań, krzyczy z wykrzyknikami tytuł, że zabraknie pieniędzy w bankomatach. Panie pośle, to pokazuje po pierwsze rozpacz tego środowiska, które już nie wie, czego się złapać, ale też taką bardzo niebezpieczną kwestię. Jeżeli się już mówi takie rzeczy, to jest to obliczone na wywołanie też pewnej paniki, prawda, społecznej. Polacy są i mają prawo być zaniepokojeni, bo rosną ceny prądu, gazu, energii. Oczywiście jest wojna za naszymi granicami i tutaj Polaków trzeba oczywiście uspokajać, ale jeżeli ja czytam coś takiego, to znaczy, że po nas już chyba tylko potop. Mówię po nas, to znaczy po tej narracji opozycji. Trzeba zwrócić uwagę na elementy wojny hybrydowej. To, że Putin zaatakował Ukrainę i morduje tam niewinnych ludzi, nie znaczy, że nie prowadzi jeszcze wojny hybrydowej z tymi państwami zwłaszcza, czy wobec tych państw, które bardzo pomagają Ukrainie i Ukraińcom, a takim państwem, jednym z liderów jest właśnie Polska. I każda taka informacja, jak ta, o której pan wspomniał, czy te inne dotyczące cukru, nie wiem, gazu, czegokolwiek innego, w dobie trudnej sytuacji, bo ona jest trudna, tak, mamy wojnę w Ukrainie, mamy kryzys gospodarczy, mamy problemy na ogólnoświatowe problemy, żeby była jasność, na rynku surowców energetycznych, powoduje, że każda taka informacja wrzucona jest na rękę Putinowi i administracji Kremla, a wywołuje oczywiście pewien niepokój wśród mieszkańców Polski. My możemy tylko apelować o spokój, o to, aby nie poddawać się tego typu fake newsom, bo to jest właśnie po to, aby wywołać niepokój, jakieś poruszenie, jakieś demonstracje. No bo grudzień 2016 się nie udał, realizowano kolejne scenariusze, tak aby w sposób pozademokratyczny dokonać przewrotu w Polsce. Każda rewolucja ma swoje smutne konsekwencje. Każde tego typu zamieszki mają swoje smutne konsekwencje. Polska i Polacy, Prawo i Sprawiedliwość chce rządzić w spokoju, współpracować z opozycją oczywiście, ale opozycja przyjęła ten kurs totalny. To jest ich świadomy wybór. Ja tylko mogę liczyć na rozsądek Polaków, a Polacy są rozsądnym narodem i doskonale orientują się w tym, co gra Donald Tusk, jego ekipa. I musimy tutaj kropkę postawić. Bardzo serdecznie dziękujemy, że pan poseł znalazł czas dla naszych widzów. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy Janowi Mosińskiemu. Kończymy tę część. Dziękuję jeszcze raz, a już za moment magazyn Bez Spiny. I taka refleksja. Komu zależy na tym, żeby łódkę wywrócić? Komu zależy na tym, żeby coś złego stało się na naszych ulicach? Odpowiedzcie sobie państwo na to pytanie w ten spokojny, mam nadzieję, weekend. Do zobaczenia za moment w magazynie Bez Spiny.